Muzyczne eksperymenty, koncerty, wystawy i wykłady. Dzisiaj w Auli Akademii Muzycznej w Łodzi rozpoczęło się drugie muzyczne forum młodych artystów i naukowców. Największy przegląd artystycznej twórczości studenckiej. Na uroczystej gali inauguracyjnej był Jacek Tokarczyk. Na forum prezentują się członkowie wszystkich 9 kół studenckich działających na uczelni, m.in. młodzi wokaliści, instrumentaliści, pedagodzy. Do autorskich występów przygotowywali się miesiącami. Liczył się pomysł i kreatywność. Dużo stresu, aczkolwiek po dzisiejszej generalnej próbie jestem bardzo zadowolony i myślę, że wszystko powinno pójść tak, jak sobie zaplanowaliśmy. W koncercie inauguracyjnym studenci należący do koła kompozycji i teorii muzyki wykonali wieloczęściową kolektywną kompozycję Tramwaj nr 8, inspirowaną historycznym przebiegiem tej linii i wieloma innymi łódzkimi akcentami, m.in. dźwiękami tramwajów. Na pewno wyjątkowe jest to, że wszystkie kompozycje są bardzo zróżnicowane. Każdy wybrał jakąś swoją sferę i estetykę, w której się czuje najlepiej. I dzięki temu, że udało nam się połączyć tą ideą tego tramwaju, jest to cały cykl, ale jednak każdy z kompozytorów zachował jakąś swoją indywidualność. Artysta wtedy jest dobrym artystą, kiedy się inspiruje. Nie tylko w swojej specjalności, ale również we wszystkich dziedzinach sztuki. Tak? Ta inspiracja powoduje, że jesteśmy bogatsi o pewne wrażenia i tworzymy ciekawiej. Kompozycje wykonali muzycy orkiestry Młodzi Niepoważni. Uważamy, że takie sposoby na promowanie też naszego miasta, a jest to na pewno dobra ku temu okazja, ponieważ kompozycje dotyczą właśnie tego. My zawsze jesteśmy dumni, że jesteśmy właśnie z Łodzi i zawsze w takie projekty na pewno chętnie będziemy się angażować. Forum potrwa do jutra. Na niedzielę zaplanowano m.in. koncert muzyki klawesynowej w wykonaniu naukowego koła klawesynu i muzyki dawnej, koncerty koła klarnecistów i pianistów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Akademii.